A zatem Zitojta, drodzy paczkowie, na drugim projekcie arboretu. Jeden, nie jeden. Dwa, nie dwa. Trzy, nie trzy. Arboretum po raz drugi w Mrągowie. Chyba miejsce się spodobało, atmosfera też. Co w tym roku muzycy i organizatorzy przygotowali na tegoroczne arboretum? Dzień dobry. Miejsce oczywiście się spodobało, jest fantastyczne i zamierzamy tu być tak długo, jak się da. Projekt arboretum tegoroczny, zupełnie inny temat, zupełnie inne korzenie, inne inspiracje. Tak w zeszłym roku sztuka i muzyka kurpiowska, zwyczaje kurpiowskie pomieszane z zaimportowanym tematem z Podola i Polesia. Tak w tym roku zanurzamy się w nurt mazursko-warmiński. Troszeczkę będzie kurpiów też, natomiast skupiamy się na tych pieśniach, tych opowieściach, tych legendach, które związane są stricte z Warmią i z Mazurami. Mamy kilka utworów, które pochodzą albo z Mrągowa, albo z okolic Mrągowa najbliższych. To są utwory, których zapisy nutowe pochodzą jeszcze z XIX wieku. Odkrywamy te mazurskie źródła i to jest temat, który stanowić będzie na pewno fundament nie tylko tego, ale wielu kolejnych wydarzeń projektu Arboretum. Jeszcze proszę powiedzieć o przygotowaniach. To nie jest tak, że dzisiaj jedna próba i już wszystko gra. Ile trwają przygotowania do takiego spektaklu? Wyprodukowanie takiego spektaklu to jest rok pracy. Całkowicie premierowy repertuar, całkowicie premierowy scenariusz. Tak będzie za każdym razem. Czasami na bis zagramy coś, co sentymentalnie i miło wspominamy, natomiast to za każdym razem będzie całkowicie nowy projekt, zupełnie premierowy.